Zmiany w szczepieniach nastolatków. Komunikat Ministerstwa Szczepienia nastolatków na COVID-19 także szczepionką Moderny. Od piątku dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 lat będą mogły zaszczepić się preparatem Spikevax od firmy Moderna, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Janssen Johnson & Johnson szczepione są obecnie tylko osoby od 18 roku życia. Do tej pory preparatem firmy Pfizer-BioNTech, obok osób pełnoletnich, szczepione są także dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat. Od piątku, jak podaje resort zdrowia, nastolatkowie mają być także szczepieni preparatem Spikevax od Moderny. Jakie odstępy między szczepieniami? Resort opublikował także komunikat w sprawie stosowanych schematów szczepień u osób do 18 roku życia. Zgodnie z nim w przypadku szczepionki Comirnaty od firmy Pfizer-BioNTech, rekomendowany odstęp między dwoma dawkami powinien wynieść 21 dni. Z kolei w przypadku szczepionki Spikevax od Moderny, zarekomendowano odstęp to 28 dni. Rekomendacje szczepienia. W komunikacie podkreślono, że rekomendacje są zgodne z charakterystyką produktów leczniczych. Ministerstwo zaznaczyło, że w celu uzyskania maksymalnej możliwej ochrony przed COVID-19, w tym choroby wywołanej przez wariant Delta wirusa SARS-CoV-2, ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów między dawkami.